Rozmawiam z panią Aleksandrą Czaskoś, urodzoną Wójtowej. Pani przyjechała do Gorlic i pracowała pani w rafinerii. Proszę mi powiedzieć, może najpierw zaczniemy od Wójtowej. Urodziła się pani Wójtowej w 1934 roku. Czyli pamięta pani coś z okresu okupacji? Oczywiście pamiętam, jak mama zboże zakopywała do ziemi, do sąsiadów, do piwnicy, pszenicę odwoziła w worku. Dlaczego? To może, ale dlaczego? Bo wojna, no to trzeba się zabezpieczyć, żeby mieć trochę zboża na następne lata, żeby się coś nie spaliło albo coś, to dół był w ogródku wykopanej, była tam pszenica schowana i u sąsiada w piwnicy też z workiem zawieziona do tego. Tuż przed wojną. Pamięta pani, że ludzie uciekali? Uciekali w radio, głosili, bo to nie każdy miał radio wtedy, tak. Ale tam w sąsiedztwie było radio, no to, że wojna wybuchła. I co się działo we wsi? No panika była, no bardzo. Wszyscy się denerwowali i po jakimś czasie mężczyźni uciekali na wschód. Wszystko szło. Stryjek mój, brat taty z synami, tata też poszedł, nie było ich kilka, no wiem, tygodni, no ale potem wrócili. A coś no. Pani wspominała, że z bydłem też coś... No ludzie uciekali, krowy, to wszystko zaczęli wyganiać, przeganiać, bo że tam niebezpiecznie, może tu będzie bezpiecznie i takie było zamieszanie, wie pan. Wiem, że Niemcy mieszkali u mojej babci, że ja tam chodziłam, że Niemcy mi dawali słodycze, że oni nosili jedzenie z kuchni i były różne dania. I wiem, że dla mnie zostawiali budyń. Proszę, czyli u pani babci mieszkali Niemcy. Ilu ich było? Był oficer i ordynans. Aha, czyli dwóch. Ordynans Berstenfaust. Słyszałam zawsze to, jak on szedł. No, pamięta pani nazwisko? No to tak mi to utkwiło. Ja nie wiem, to jak Niemiec na tego podładnego chyba wołał. Ci, co mieszkali u babci, byli grzecznymi takimi. Tak. To byli oficer i ordynans. Także no oni się tam spotykali, u nas mieszkał też Niemiec, no u nas była jedna izba, ale też mieszkał Serbiak. To niemieckie wojsko, ale on był ze Serbii. I wiem, że siostra się urodziła w 1942 roku, była taka malutka, no to jej przywiózł takie autko z kaczką, że kaczka była i taka przyczepka i takie kolorowe autko przywiózł. A Marysia mówiła, kaczula Radek, bo on Radek miał na imię i Marysia... Czyli pani wspomnienia o Niemcach nie są te dziecinne jakieś takie złe? Nie. On też był bardzo grzeczny i znowu, że brat lubił chleb wojskowy. I on przynosił chleb wojskowy, a mama dawała chleb temu, co u nas mieszkał. On jadł nasz chleb, a brat lubił wojskowy chleb i brat jadł wojskowy chleb. A co ojciec pani robił? Pracował na kopalni. Tak? W Krygu. W Krygu. No, był okres, że był zwolniony, bo to były takie rozruchy, to był trochę zwolniony, ale bo najpierw pracował w Harklowej, a potem z Harklowej poszedł do Krygu. Czyli był nawciarzem. Tak. No ja też, jak się dowiedziałam o tej szkole... Zaraz, właśnie zaczniemy teraz tak. Niemcy odchodzą, pamięta pani? No, Niemcy uciekali, a już wojsko rosyjskie. No to oni tacy obdarciuchy przyszli, wpadli, no i chcieli, że chce coś pić. Wiem, że no to mama wody... No tak mama się tak zdenerwowała i poleciała, że nie ma wody w domu, poleciała do studni, bo to w studni się czerpało na korbę i poleciała po wodę, no oni pić, no i coś jeść. I zobaczyli, że mama miała placek taki pod płomyk. No i mama mówi, no jeżeli chcą, to on wziął ten placek, złamał pod pachę i polecieli. Czyli głodni byli. No, ale tam w sąsiedztwie mieli ci Niemcy, mieli magazyn, swoje wszystkie rzeczy, pasty. Po tym jak Rosjanie nadeszli, to rozbili to wszystko.
to i sklep był rozbity, wszystko rozpurzone, rozwalone. Tam ludzie... Wojna się skończyła, pani poszła do szkoły. Do szkoły, no. A szkołę średnią pani wybrała jaką? No to właśnie, no to w Jaśle. No to w Jaśle? Jak się szkoła nazywała? No technikum przemysłowe, to wtedy najpierw z początku było gimnazjum, a potem to technikum. Technikum no. Przemysłu naftowego. Tak, tata przyszedł z kopalni i mówi, wiesz co, kozioł mi mówił, że jego córka idzie do szkoły, bo ja najpierw poszłam do Goryc, do szkoły, do zawodowej, do kupieckiej. Chodziłam tam rok, ale proszę panią, ja nie miałam praktyki, nie miał mi kto praktyki załatwić w sklepie. Jak tata przyszedł z pracy i mówił, że w Jaśle otwierają tą szkołę, że kozioła z Lipinek córka idzie tam, ja pojechałam do szkoły sama, do Gorlic, wybrałam papiery, pojechałam do Jasła i tam się po prostu zapisałam. Potem pojechałam na egzaminy z koleżanką, nocowałam u jej cioci, ale potem już na trzeci dzień miały być wyniki, ale ja już na wyniki nie czekałam, bo już nie śmiałam drugą noc spać u tej, bo to dwa dni były egzaminy. Nie, już nie śmiałam tam spać, to pojechałam do domu. Ja gonię krowę w pole, a Hela, ta właśnie koleżanka, idzie z mamą. Ja mówię, Hela, no i co, przyjęte my? Przyjęte, ale ty do szkoły i do internatu. A my tylko do szkoły. No. Ale one nie skończyły, te koleżanki, co były jeszcze oprócz mnie z Widowy dwie. Mieszkały na prywatnych mieszkaniach, tak. Pani wcześniej wspominała, że ta szkoła najpierw była... W Czebini. Założona była w Czebini i z Czebini została przeniesiona do Jasa ze względu na tutaj ten typ naftowy, ośrodek naftowy, że przenieśli właśnie tutaj. To niech pani tak jak ja... A proszę mi powiedzieć, czy pani pamięta Jasło, jak wyglądało? Bardzo było zniszczone. Proszę opowiedzieć. W kinie siedzieliśmy na deska, cegłówki i deska. Ale zaraz, Jasło. W kinie tam był, dlaczego, znaczy na seansie filmowym? Na seansie filmowym Jasło było tak zniszczone, ale młodzież szła do kina. Kościoły były w normalnym domu, jeden kościół był franciszkański, była kaplica gimnazjalna, był parafialny. Jasło było bardzo zniszczone? Bardzo. To miało następne miejsce po Warszawie Jasło. To proszę powiedzieć, ludzie w tych ruinach mieszkali? Jak tak, to było? Tak, to się już odbudowywało, wtedy to już budowały się bloki, powstawały mieszkania. Aha, tak, bo pani to 50. W którym roku była wtedy? To 49. rok. 9 rok, czyli 4 lata po wyzwoleniu, no. Tak. Czyli kino wyglądało tak, że cegły? Cegły położone i deska i tak my siedzieli w kinie. Ale i tak było chyba. Ale oczywiście. Fajnie, no, kościół gimnazjalny, kaplica taka. A szkoła? Ładny. A szkoła właśnie była szkoła, no i internat poniżej. Jak się wysiadło z pociągu, kawałeczek się leciało i zaraz była szkoła, a tak może z 200 metrów niżej był internat. No i ja byłam przyjęta do internatu i do szkoły. Skończyła pani szkołę i co dalej? No i właśnie przyszłam do pracy, bo był nakaz pracy. No to chciałam pracować. A gdzie pani dostała ten nakaz pracy? No tam szkoła dawała, to się... Dokąd ten nakaz był? Do Glinika. Do rafinerii? Tak, bo to przeważnie do rafinerii wszystko szło. Do Jedlicza, do Czebini, do Czechowic. No. I pani rozpoczęła pracę w rafinerii tutaj tak. Glinickiej. Gdzie? W laboratorium. W laboratorium. Mhm. No i przepracowałam latka i tak jak pani powiedziałam, że odeszłam wtedy. W 89 roku na emeryturę. Na emeryturę. No. Dobrze, No w międzyczasie wyszłam za mąż, no to no, urodzili się synowie. Mieszkaliśmy w biurowcu z początku. W którym biurowcu? No to się biurowiec. Rafineryjnym. Fabryki, rafinerii, to razem, no. To myśmy tam na górze mieszkali. Tam nie było ani łazienki, ani nic, tylko woda była. Ubikacja była, także
potem nas przenieśli. To znaczy już potrzebowali tego biura, tych pomieszczeń i a Piotr jak był mały, to tak go wabili wszyscy do biur. Dawali mi to ołówki, to jakieś kolorowe papiereczki, jakieś coś i takie było dziecko biurowe. I on miał rowerek, jeździł tam, bo tam olbrzymi był ten korytarz, jeździł po tym korytarzu, szalał. No i potem się okazało, że oni musieli nam dać mieszkanie. I potem dyrektor mi powiedział, nie pani będzie prosić o mieszkanie, tylko my będziemy panią prosić, żeby pani poszła. No i mąż przyszedł z pracy po szóstej, bo to dawniej było... A mąż pracował też w rafinerii? W fabryce maszyn. Mąż w fabryce maszyn, a ja w rafinerii. To było bliziutko z biurowca, także mąż... Ja chodziłam zawsze na szóstą do drugiej, a mąż szedł na drugą. I tam nieraz któraś z pań, jak dziecko nie spało, to tam pani Ewa Ślemińska przypilnowała, albo spały dzieci, albo coś, tak mi mąż. A w wyjątkowych sytuacjach mama przyjeżdżała na parę dni, jak mąż musiał iść na rano. No to przyjeżdżała. Jeszcze miałam taką ciocię w Gorlicach, co już w nadzwyczajnych sytuacjach, że przyszedł po dziesiątej i mówi, że musi jutro iść na rano. To jeszcze miałam taką ciotkę, pani Budziakowa. Z Wójtowy ona była, Litkę Serafin, to historia, to też oni, ta Litka w komitecie pracowała, a ta ciotka do Tomciu na nią mówił Maruda, bo on tak marudzi, ona mówi, Tomek, tyś jest Maruda, a on jej mówi, ty jesteś Maruda. Czyli nie. Mieszkała pani w Gliniku, no co tu dużo mówić, blisko, no to... blisko centrum glinickiego i kulturalnego. Pamięta pani? To już potem nie, jak już wyszłam za mąż, to już wcześniej już przestałam. Ale co pani przestała? Już nie należałam do Domu Kultury. Znaczy nie było wtedy Domu Kultury, tylko była Świetlica, prawda? Najpierw była Świetlica. To proszę powiedzieć, co pani pamięta. No tam w Kasynie to spotykali. Tam się odbywały 1 maj, uroczystości, jakieś spotkania, zebrania takie. To wszystko się tam w Kasynie odbywało. A jeżeli chodzi o zespół, to też była Świetlica, my tam trenowali. No i potem występy, scena tam też była. Pani była zapisana do jakiego zespołu? Do tanecznego. Do tanecznego. Kto go prowadził? No pani Michalusowa. Pani Michalusowa. Jak często się odbywały próby? To już nie pamiętam, ale nie wiem, czy raz w tygodniu, czy to już tego nie pamiętam nawet. No w każdym razie, no to już we wrześniu my pojechali w Bieszczady, już z występami. No, ja przyszłam 1 sierpnia, a już we wrześniu, pod koniec września pojechali do Łuszczyk z występami. To wie pani, ciężarowe samochody, wtedy się tak jechało, takie to było. No. A w międzyczasie byłam na festiwalu w Warszawie. A może pani opowie o swoich koleżankach z zespołu, kto występował? No to Krysia Opiela. No tu jest... Tereska Trojanowicz, tu jestem ja, tu jest pani Urszula Cebulanka, tu jest Mala Cebulanka, tu jest Krysia, tu jestem ja, tu jest Mala Cebulanka, tu jest Ziutka Barówna, tu jest Tereska i tu jest Wanda Raczek. I panowie też, to jest Edek. Stępień, on teraz niedawno umarł, Petit, Walery Woźniak, Edek Zieliński i jak on się nazywał, on na rafinerii też pracował. No zapomniałam się w tej chwili. A pani, która was zapowiada, to jest występ gdzieś? To ona solistka śpiewa, bo tym a kto to jest? Urszula Cebulanka. Aha, Urszula Cebulanka była solistką. Solistką i ona potem została zabrana do Warszawy, bo ona miała wspaniały głos. I co w tej Warszawie robiła? Nie do Warszawy, tylko do Krakowa. No śpiewała. Śpiewała. Czy gdzieś tam, no nie wiem, już tam gdzieś tego. Był chór męski, rewelersi. No, pięknie śpiewali. Telega, Mitis, Jakubowski, nie wiem kto czwarty jeszcze był. No, także życie kulturalne kwitło, naprawdę. A teatr?
No a teatry tam, no to, to takie, tak, dopiero potem w Domu Kultury przyjeżdżały teatry różne, opery. A czy pani, do kiedy pani występowała w tym zespole tanecznym? No nie wiem, ze 3 lata może. W każdym razie już były sympatie, już dziewczyny zaczęły wychodzić za mąż. No to już się tak wszystko pozaczęło. Ale przeszła pani do Domu Kultury? Czy... Tak. Przeszła pani z zespołem? Przeszliśmy do zespołem, do Domu Kultury. Mieliśmy stroje szyte na własne osoby, z inicjałami. Także już przeszliśmy i było tak jak gdyby wesele w Domu Kultury. Jak na otwarcie było tak jak gdyby to ktoś się żenił, takie wesele było. Na otwarcie Domu Kultury? Mhm. To znaczy, co się działo? No to tak była zorganizowana ta uroczystość, jakby to było wesele. No. Także, i kto był wtedy? No to pani Michalusowa cały czas. Ja już pamiętam pana Kowalski. Tak, Kowalski. Kowalskiego, no i potem Waldek. Na owe czasy to było naprawdę wielkie wydarzenie, bo to nie było takich jeszcze, wie pani, dopiero jak Dom Kultury powstał, jak już zaczęły się odbywać występy, zaczęły przyjeżdżać różne zespoły, Teatr Siemiaszkowy przyjeżdżał regularnie, w ogóle jakieś kabarety, jakieś takie występy, ciągle coś się działo w Domu Kultury. Ja dziękuję za opowieść. No.